Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka stron internetowych, które mogą Wam się przydać podczas pobytu tutaj w Norwegii lub zanim przyjedziecie jeszcze tutaj do krainy fiordów. Nieważne, czy to będzie praca zarobkowa, czy to będzie po prostu przyjazd turystyczny, chociaż w zasadzie te strony, które Wam pokażę, będą bardziej przydatne osobom, które przyjadą tutaj właśnie w celach zarobkowych. Dobra, nie będę tutaj za bardzo się na początek rozpowiadał, więc przejdźmy do pierwszej strony. Pierwszą stroną to jest FinnO, to są ogłoszenia i oferty. Na tej stronie tutaj mamy w zasadzie większości ogłoszeń, które są obecnie dostępne w Norwegii. W zasadzie 95% można powiedzieć, że różnego rodzaju ogłoszeń, które są w ofercie, są na tej stronie. Tutaj w zasadzie będą Was interesowały trzy ikonki. To jest ikonka Eidom, ikonka Target i ikonka Job. Zacznijmy może od tej ikonki Eidom. Pod tą ikonką tutaj nam się kryją oferty, różnego rodzaju oferty mieszkaniowe, różnego rodzaju oferty nieruchomości. A nas będzie interesowało Bolig-Tillege, czyli wszystkie nieruchomości do wynajęcia. Tutaj powiedzmy, załóżmy, że jesteśmy w rejonie Rogaland, więc przejdźmy sobie do rejonu Rogaland. I tutaj możemy sobie zawęzić również na przykład, że interesują nas miasta Sandnes, Sula i Stavanger. I mamy różnego rodzaju oferty mieszkaniowe, oferty wynajmu domów, czy oferty wynajmów różnego rodzaju szeregowców. Dobra, czyli tutaj sobie będziemy musieli to przejrzeć, jeżeli Was będzie interesowało wynajęcie jakiegoś loku. Przejdźmy do kolejnej ikonki. Kolejną ikonką to jest Job. Ta ikonka na pewno Was będzie interesowała, ponieważ pod tą ikonką są wszystkie oferty pracy. I tutaj polecam Wam otworzyć tą zakładkę Allstillinge, czyli wszystkie oferty pracy. Również co możemy zawęzić tutaj, przyjmijmy, że również jesteśmy w Rogaland i wynajęliśmy dom, no powiedzmy w Sula, koło Sula jest Stavanger i Sandnes. No i w tych trzech miastach możemy sobie jakąś znaleźć ciekawą ofertę pracy. Tutaj możemy również zawęzić do branży, jaka nas branża interesuje. Ok, ostatnią ikonką, która jest ciekawa, to jest Target. Pod tą ikonką kryją nam się różnego rodzaju oferty z różnego rodzaju rzeczami, przedmiotami, które są zarówno używane, jak i nowe. I to są naprawdę za bardzo małe pieniądze można kupić ciekawe rzeczy lub dostać za darmo. Przyjmijmy, że wynajęliśmy mieszkanie i potrzebujemy mebli do tego mieszkania. Więc wchodzimy sobie w zakładkę meble o interior. I pod tą ikonką przykładowo musimy sobie również wybrać Rogaland, czyli rejon, Sandnes lub Stavanger Sula. W tych trzech miejscowościach będziemy poszukiwali mebli. I przykładowo, że potrzebujemy sofy, więc wybieramy sobie sofy. No i tutaj są, tak jak powiedziałem, ogłoszenie zarówno do sprzedaży, jak i do oddania. I zbór znaczy do oddania. Przyjmijmy, że na razie przejrzymy ofertę do oddania, więc odznaczamy sobie izbór, czyli do oddania i obecnie jest 109 różnego rodzaju ofert do oddania, czyli 109 różnego rodzaju rzeczy. No i zobaczcie, całkiem fajne meble za darmo, wystarczy pojechać i odebrać. Także również możecie sobie śmiało przeglądać tą stronę i na pewno coś znajdziecie fajnego dla siebie. Jedynym problemem z tą stroną jest to, że strona nie jest w języku angielskim. Przynajmniej nie była i nie jest dalej. Więc jeżeli nie znacie języka norweskiego, to polecę Wam po prostu kopiować tekst, który jest pod jakąś tam ofertą i wklejać sobie do Google Translatora. Na pewno Wam przetłumaczy. Mogę powiedzieć, że o 75% tłumaczy dobrze, a na pewno jak czegoś nie przetłumaczy, to z kontekstu zdania coś sobie tam domówicie. Ok. Przejdźmy do następnej strony. To jest strona OTA, czyli nowicjusz w Norwegii.
Ta oferta, nowicjusz w Norwegii, czekajcie po prostu, bo muszę nadążyć na tym wszystkim. Dobra, teraz sobie przejdźmy do strony. Ta strona jest bardzo fajną stroną, ponieważ tutaj mamy w zasadzie wszystko w języku polskim i mamy opisane wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby tutaj się w Norwegii osiedlić. Na przykład jak załatwić sobie pracę, czy jakie mamy warunki pracy, jakie środowisko pracy, czy odnośnie emerytur, czy jak mamy dzieci, to jak wysłać dzieci do szkoły, jak zapisać dzieci do szkoły, odnośnie zdrowia, jak zarejestrować się po prostu u lekarza, tak jak powiedziałem, jak zapisać dzieci do szkoły, także strona naprawdę warta polecenia. Ja na początku, jak przyjechałem do Norwegii, to z tej strony korzystałem bardzo często i powiem Wam szczerze, sporo ta strona mi pomogła. Ok, idziemy dalej. Kolejną stroną to jest strona NAF.no. Ta strona jest stroną... W zasadzie, jeżeli już znajdziemy pracę lub poszukujemy jakiejś pracy, no to tutaj możemy się zgłosić do tego NAW-u, to jest jakby biuro pośrednictwa pracy, gdzie możemy się zarejestrować, napisać nasze CV i powiem Wam szczerze, że bardzo często spotykam ludzi, którzy właśnie przez NAW znaleźli pracę. Są różne opinie o NAW-ie, ale ja powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie miałem problemu z NAW-em. Także z tym biurem pośrednictwa pracy, także nie mogę powiedzieć o nim złego słowa. Również z NAW-u otrzymujecie różnego rodzaju socjalne, na przykład, tak jak są jakieś tam pieniądze na dzieci, 1000 koron chyba teraz wychodzi miesięcznie, to również NAW wam to przelewa na konto. Dobra, następna strona. Następna strona to jest skatteetaten.no. Skatteetaten.no to jest strona, która... Momencik, ja sobie tylko przejdę do tej strony skatteetaten. Mamy tutaj. Skatteetaten to jest strona, gdzie załatwiamy wszystkiego rodzaju formalności związane z podatkami, czyli dostajemy kartę podatkową, tak zwany denumer lub personal numer, to wszystko właśnie załatwiamy tutaj na tej stronie lub bezpośrednio w którymś z biur właśnie w danym mieście w Skacie. Także to Wam również tą stronę polecam. Możemy sobie ją poczytać i dowiedzieć się o ciekawych informacjach. Ta strona jest w języku angielskim, więc jeżeli ktoś po prostu ma problem z językiem norweskim, może sobie tą stronę poczytać w języku angielskim. Dobra, co dalej? Momencik. Kolejną stroną to jest Helsenorge.no. To jest strona poświęcona zdrowiu. I na tej stronie mamy, również możemy sobie założyć konto i później mamy dostęp do swoich informacji związanych ze zdrowiem, czyli szczepionkami, o przebytych chorobach, o receptach, o informacje od lekarza. Także w zasadzie ta strona jest poświęcona tylko i wyłącznie zdrowiu oraz różnego rodzaju informacji, które są niezbędne na przykład do załatwiania również w jakiejś tam formalności. Na przykład możemy sobie tutaj wyrobić karty EKUS. Także polecam Wam również tą stronę założenia konta i korzystania z tej strony. Dobra, co dalej? Kolejną stroną to jest strona yr.no. Ta strona jest poświęcona pogodzie i powiem Wam szczerze, że ta strona, ja sobie muszę ją znaleźć, dobra, mam tutaj, ta strona jest bardzo przydatna. Ja osobiście tą stronę używam, można powiedzieć, ze 3 razy na dzień, ponieważ ja mieszkam w rejonie Stavanger i tutaj w rejonie Stavanger ta pogoda może się zmienić dziennie nawet 3 razy. Lub nawet 4 razy, 4 pory roku mogą być. Więc ja korzystam z tej strony bardzo, bardzo często i powiem Wam, że w 85% ta strona się sprawdza. Te informacje, które są zawarte na stronie,
się sprawdzają, więc też mogę Wam z czystym sumieniem tą stronę polecić. Dobra, kolejną stroną, w zasadzie chyba ostatnią stroną, którą mogę Wam polecić, to jest mojanorwegia.pl. To jest strona, to jest w zasadzie portal właśnie Polaków przebywających w Norwegii. Na tej stronie mamy różnego rodzaju informacje w języku polskim, jakieś tam wydarzenia, jakieś tam po prostu, nie wiem, są jakieś konkursy, nie konkursy, jakieś tam informacje, aktualności, także wszystko, ogłoszenia, jakieś tam artykuły, także wszystko, co jest związane z Norwegią i co może Wam się przydać właśnie będąc tutaj na będąc tutaj w Norwegii. Ja osobiście na tej stronie nie mam konta, ale od czasu do czasu lubię tutaj zajrzeć i poczytać, bo czasami są jakieś ciekawe artykuły. Dobra, w zasadzie chyba tyle byłoby tych stron, które tak na szybko mógłbym Wam polecić. Jest jeszcze wiele różnego rodzaju stron, ale tak szczerze powiedziawszy, ja korzystam tylko z tych, co Wam przedstawiłem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś ciekawą stronę, którą mógłby polecić, to po prostu niech napisze w komentarzach. Na pewno komuś się to pewnie przyda, osobie, która chce tutaj przyjechać i trochę tutaj pomieszkać. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to śmiało piszcie. Ja postaram się na te pytania odpowiedzieć. Może nie na wszystkie, ponieważ nie zawsze mam czas, ale na większość odpowiadam. No dobra, to chyba tyle. Także trzymajcie się i do następnego razu.